Jeden, ale... jest jeden. Jak to śmiesznie wygląda, ty. Nie. Próbuj teraz oszukać przeznaczenie, wyczuj mój strzał. Musisz kucnąć. Miałeś kucnąć, nie poskoczyć. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony FRL, witam w kolejnym odcinku z testowania broni. Jest dzisiaj ze mną Szaku TV, siemaneczko Szaku. Siemaneczko. I dzisiaj przetestujemy sobie, jaki ma zasięg nowa snajperka, czy jest możliwość zabicia nią przez ścianę. Przetestujemy sobie P90, jaki ma daleki zasięg. Oraz przetestujemy, jak daleko bije nowa pompa, czyli doubletówka. Jesteśmy w tym momencie na wykrzywionych wieżach i zabieramy się za szukanie broni. Ja już zaczynam budować rampę. Dobra. Ja wskakuję na rampę. Wracam. Daj, buduj, to dolecę. Nie mam matsów, zapomniałem o matsach. No. Powiem ci, że ta nowa AWP-a jest przesadzona. Jak ja rozwalam drzewo na hita, a z AWP-y, AWP-y nie idzie. No bo ona chyba jest tak specjalnie zrobiona, żeby wszystko na strzała rozwalać. No jest masakrycznie OP. Nie zniszczyło drzewa? Aha, zniszczyło, dobra. Tylko, że grafika się pobugowała. To nieźle. To jest. Na początku testujemy zasięg AWP, co nie? To jest takie najciekawsze. Przetestujemy sobie również, czy jest możliwość zabicia z tej AWP, jeżeli będziesz miał na przykład drewnianą ścianę przed sobą. I ja czy strzelę w ścianę i cię zabiję? Jak myślisz? Czy ona tylko całą swoją energię skumuluje na ścianie i dalej ta siła nie przejdzie? No, nie wiem. Nie mam pojęcia, bo nie próbowałem tego. Też jeszcze nie próbowałem, dlatego sobie to sprawdzimy. Unlucky. Prawie było. Nie no, wystarczy tyle, halo. Panie, dobra, panie ja sędzio. Tu ładnie zrobiłem sobie rampę. Mówisz, wystarczy tyle? No gość, na bank. Okej. Okay. To musisz przeskoczyć do drugiej drużyny, mordo. Zniknąłeś, nie widzę cię już. Jak mnie nie widzisz? Ole, poleciało to. Posypała się cała ta konstrukcja? Nie. Stoi twardo? Cegły nie rozwala na hita? Nie no, by rozwaliło, tylko nie doleciało pewnie. Ała! Zmarł. Okej, moi drodzy, na samym początku będziemy testowali, jak daleko bije doubletówka. Doubletówka. Okej, jedna kratka, przypominam, ma 5 metrów, jesteśmy od szaku na odległości 10 metrów. Tak? Dostałeś. Hop, do tyłu. Dostałem. Czyli 5, 10, 15. 20. Nie. Co? Nic. O kurcze. No to teraz jestem mega w szoku. O, dobra. Dobra, 4. Jeszcze się cofniemy. 4. 4. Kurcze. Jeden, jest jeden. Jak to śmiesznie wygląda, ty. Nic, o teraz. Ile masz hapsów? 10, 9, 8, 7. Dobra. 6. Wow! O, 4. Już przed krytykal. No, to jest sobie krytyk porządny. 1. Musisz mi trafić, bo jeszcze 3 HP. No, wiesz jak jest ciężko? O, jeszcze 2. Wow, sej to w ogóle nie poszło. Nie wiem czemu. Yeah! Ile? Nice. Ile metrów? Faszeruje śrutem, nie napisane. Aha! No nie. Faktycznie, teraz musisz stanąć jeszcze raz pod ścianą. W tym miejscu. I po prostu cię zastrzelę i będziemy wiedzieli, jaka to jest odległość. Ale przypominam, zawsze musimy zabić z tej broni, którą testujemy. Nie może być inaczej. A teraz weźmiemy sobie miarkę w postaci. Mi się pomyliły te strony, nie mogłem znaleźć. Tak? Aha. Nie widziałem tego. Ale blisko. Właśnie. Jak to nie weszło? Nie, stań naprzeciwko mnie, tutaj nie stałeś. Troszeczkę w lewo, twoje prawo. Jeszcze. Sprawdzę, czy dolatuje pierw. Dobra, dolatuje. 18 metrów.
Czyli jest to najbliżej strzelająca pompa. Poprzednie pompy, jak testowaliśmy, najdalej strzelała Heavy, tak? 42 metry? Właśnie nie, inne. Heavy była właśnie najmniej, miała 41. Aha, a inne pompy, zwykłe, szybka i wolna, zielona, niebieska, strzelały po 42. Dobrze mówię? Tak. Aha, no i okej. Dobra, to teraz co? Testujemy zasięg P90. To już się troszeczkę cofnę. No, z tym to możesz się cofać. Dobra, weszło na miękko. O, dostaję, dostaję. Dobra, dobra. Sprawdźmy sobie, ile to jest metrów. Kurde. Ci powiem, że ma rozmach. Ej, ej, ej. No dobra. 74 metry to były. No. Się tego nie spodziewałem. O, widzisz? Dobra, cofam się dalej. Myślę, że koło jumpada teraz jest stanę, to będzie ze 130, gdzieś tak. I chyba przyjmiemy tą samą zasadę, że jeżeli raz cię uderzę z P90 i wejdzie, no to dobijam cię po prostu ze snajperki i lecimy dalej. Szkoda czasu. Przy ścianie plecami maksymalnie. Dobra, weszło. Jaka to jest odległość? Wow. Spróbuj teraz oszukać przeznaczenie. Wyczuj mój strzał. Dobra, musisz kucnąć. Miałeś kucnąć, nie, nie poskoczyć. Dobra, 126 metrów. Lecimy dalej. Ach, nie wyszło. Dobra, trudno. Jesteś przy ścianie? Sprawdźmy. No jest. Postaw sobie ścianę z tyłu, jak możesz. Nie, nie, musisz stawać w tym samym cały czas mniej więcej miejscu, wiesz? Dobra, dobra. Dzięki. Dobra, weszło. Aha. Jeszcze raz spróbuj oszukać przeznaczenie. A? Ładnie. Zobaczymy, czy teraz ci się uda. Coś tak czuję. Miałeś podskoczyć teraz. Dobra, dobra. Dobra, lecę dalej. O kurcze, mordo. Tu nic nie widać. Dobra, jest, siadło. Siadło i to 8 nawet. Dobra, uszukaj przeznaczenie. Aaaa! W ten sposób. A jak? O, ale to wolno leci, strasznie wolno. 259. Czyżby P90 biło... tam było 279 chyba, nie? Uziki były, tak, biły. Tak. 279, było. Dobra, to jeszcze troszeczkę do tyłu. Nie, było 274, wiesz? Nie, aha, okej. Okay. Kolejna próba. O. Trójeczka. Czekaj, reloading. A, może się skończyło? O, o. Mamy czas. Wow, 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 wow. To pociski nawet do mnie nie dolatują, wiesz? To ja muszę się zbliżyć, wiesz? Kurczę, chłopie. To będzie nie lada wyzwanie teraz. Nie, nie, muszę, no, muszę pierw chyba odmierzyć, wiesz? Pierw z linijki. O kurczę. O, za wysoko? Aż się zląkłem. 293 metry to jest za daleko. No jasne, 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 no. Salwą całą. Dobra. Dobra. No strzelaj, strzelaj, dolatuje coś tam. Tak? No, dawaj, dawaj. Widzę, że ograniczenie jest, ja się będę powoli przybliżał. To możesz się przybliżać, no ja będę cały czas strzelał. O, dobra, dobra, widzę. Widzisz strzelaj, pociski, strzelaj, dobra? Strzelaj. Już, już, czekaj, reloading. Dwoma rękoma będę strzelał, żeby mieć cały czas tą samą. No dawaj, do przodu jeszcze. Ty się przybliżasz, tak? Strzelaj.
Dobra. Ile to jest metrów? Wow. No tutaj, powiem ci tak, tu byś mnie trafił, bo w tą ścianę trafiłeś. Z P90, to obok mnie. Tak? Czekaj, sprawdźmy metry. No. 272, to już powinienem trafić z P90 z tej odległości. No. Dobra, było. Było. Cofa się teraz kawałeczek. Rozwalam tą ścianę z tyłu, czy nie? Nie. Dobra, to weź mi zabij tu, gdzie stoję, może będzie ten. Akurat nie, 174, uwaga. Kurde. Ale traf. Powiem ci, że z tej awupy ten pocisk nie. Leci bardziej prosto. Nie jak w normalnych. O. Między nogami? Lol. No. Między nogami w ścianę. Ha! Tego nie było. No. Dobra. No co jest? Nie, teraz to ja kucnąłem. A, chyba że. Znowu między nogami, czy mi się wydaje? Ej, ja bo przelatuję, nie wiem, jestem pewny. Weź, weź, traf mi w klatę czy coś. Dobra. Ja pierniczę, czemu ja niszczę ci... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Lol. No nie, a bo przelatuję przez nogę, bo ani raz mnie... Kucnij, kucnij! O! Tak, 274 metry, to jest maksymalna odległość, jaką można zabić z P90. No ładnie, dobra, testujemy AWP. W końcu doczekaliśmy się testu tej AWP. Jest przegięta, ona jest po prostu przegięta. Niszczy drzewa, chłopie? Zjada, zjada po prostu te drzewa. Dematerializuje. Kawał drogi. Ile stawiasz? Z 500? Tak... 489. 489, a mi się wydaje, że 500 damy radę osiągnąć. Ile tam był maksymalny rekord AWP? 489. Aha, kurczę. Fajnie by było, jakby wydłużyli zasięg teraz, co? W tej AWP-ie. Dawaj. Ja cię nie widzę nawet. O, było blisko. Jak ja cię nie widzę nawet, stary. Jak nie widzisz? No nie widzę cię, tekstury nie widzę. Nawet nie widzę, jak w tą ścianę uderzam. Jeszcze raz. Muszę troszeczkę bliżej podejść. No ja też muszę podejść kawałek. Może się wyrenderowało coś. Ta, ta, ta. Na bankach było. O! Teraz jesteś. Za wysoko. Dobra. Teraz trafię. Ale blisko. Widziałem właśnie. Koło głowy. Jest! 392! Nice! No. To jeszcze ponad 100 metrów? O kurcze. Gaś! Dałbyś! Prawie! Uwaga! Ohohoho! 427! To, no i to no. Był strzał! To był strzał! 427! Ty mówisz, że tamte AWP biją jeszcze o 50 metrów dalej? No. O kurczę. Nawet o 60. Dwa. Nawet o 60, no to ładnie. Dobra, ja nie widzę, poczekaj, podlecę rakietą. Mi się wtedy zrenderuje. Obraz. No dalej widzę ścianę. Ale tu żadnych ścian już nie ma. A czy jest tam na końcu, daleko jest ściana. O, dobra, teraz znikła, dopiero mi się zrenderowało. Okej, okay, teraz będę cię widział. No, teraz to cię widzę. Chłopie. Wszystko przez tą drewnianą ścianę. Uwaga. Leci. Wow. Koło głowy. Koło głowy. Nad głową dokładnie, czy koło? No, troszkę pod ukosie koło głowy, nie? Tak do góry koło głowy. No. 421. Nice. 427. 441 teraz, no. Już załączam ducha i przelatuję przez... Lol, spadłeś na dół, nie? No, czekaj, muszę tego. Ale dobrze wiedzieć, że w tym miejscu po prostu dolatuje jeszcze ten pocisk, nie? Wiesz, która kratka, no. Mniej więcej. Jest! 488. Dobra. Szefie. Jeden metr zabrakło do rekordu, ale
Umówmy się, że na faktycznie ona bije 489. Dobra, Szaku, mamy minutę. Sprawdźmy szybko, czy ta snajperka może zabić przez ścianę metalową, betonową i drewnianą. Staj naprzeciwko drewnianej. Dawaj. Nie. Dawaj, jeszcze raz metalową, teraz spróbujemy. Niestety nie. Dobra, to co? Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie również do Szaku TV. Dzięki, Szaku, za pomoc. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z testowania broni, bądź też jakiegoś zwariowanego z trybu plac zabaw. Trzymajcie się. A! Yo! Dobra, jeszcze no scope'a chcesz? To chodź, to chodź. Ty kill opiała abupa. No chodź, chodź, chodź! Chodź! Ej no! Pięknie. Tak, to nie ma.